Cześć, witam Was w już trzecim odcinku z Jeden Dzień w Pszczelarze. Jesteśmy dzisiaj na pasiece pod dębem. To jest pszczelarz i opowie nam, co dzisiaj będziemy robić. Witam Was wszystkich. Dzisiaj będziemy zostawić to na dole. Pierwszy raz będziemy zostawić wiaderek. Taki wiaderek, co sobie zamówiliśmy. 2-kilowe. Tutaj jest zaznaczone, że to jest żywność. To robimy pierwszy raz w tym roku. To będziemy mieli karnet, które na to nie zaklejają, nie topią. Tak to wygląda. Musimy się troszkę wrzucimy po bokach. Bo tu się... Okej. Czekaj, słoiki. Teraz. To co zakolowali te słoiki. To słoiki do góry. Nie ma tak sięgało, ale... Z tego co się dowiedziałem, podobno tak jest lepiej. Sprawdź. Ja to kurwa powiedziałem próbowo. Przechodzę sobie na wierzchu. Musimy je podwinąć, żeby się trochę schowały. Żeby to palić do wierzchu. Żeby nie mieli szkody. Kładziemy. Zróbmy i powinienem zobaczyć, jak to ładnie spijają. Albo dzisiaj pod koniec będzie mi się wspólne. Tutaj też wykonałem paski, diowa, pięte. W tym leczymy pszczoły w tym roku na warowie. Cześć, z powrotem, już jesteśmy po krótkiej przerwie, dla Was to była chwila, dla nas 2 dni, no i teraz opowiem. No to było dobre, jak tu zjadłem z rodziny, dobra, i to jest kolejny ul. Drugi ul. Drugi ul. Puściutki. Tutaj pokażę Wam wiadereczko. Puściutka sama słoma została. Nic nie ma, czyli znowu trzeba dokarmić. Czyli jutro zrobimy syropik. I będzie dokarmianie znowu.